Jak reagujesz na konflikt w grupie? Z czym kojarzy ci się konflikt? Jakie masz sposoby radzenia sobie z konfliktem? W mojej pracy z grupami projektowymi konflikt właściwie pojawiał się zawsze. I zawsze on był doświadczeniem takim trudnym dla mnie, jako osoby prowadzącej grupę projektową, oczywiście też dla osób z zespołu. I z jednej strony jest taka pokusa, żeby konfliktem się nie zajmować, bo rodzi się takie przekonanie, że konflikt może być destrukcyjny, że może na przykład spowodować jakiś duży rozłam w projekcie. A bywa tak często, że w projekcie jest mało czasu, że jest dużo działań i jakby zajmowanie się tym tematem może spowodować, że na przykład te działania gdzieś nam się opóźnią lub może spowodować na przykład rozłam grupy. Niemniej bardzo często okazywało się, że praca właśnie z konfliktem i otwieranie konfliktu lub sytuacji takich trudnych w grupie powodowało, że była to sytuacja rozwojowa. Uważam, że warto traktować konflikt jako właśnie taką szansę na rozwój grupy. Dobrze przepracowany konflikt, dobrze przepracowana trudna sytuacja powoduje, że grupa może wykorzystywać swoje kompetencje społeczne, może na nowo się scalić, może się zintegrować, to poczucie przejścia przez trudne doświadczenie wtłacza w grupę nową energię i to, że po prostu damy sobie radę ze wszystkim, już ze wszystkimi działaniami, skoro przeszliśmy przez takie trudne doświadczenie. Takie sytuacje jak otwarta kłótnia, awantura lub momenty, w których osoby bardzo otwarcie wyrażają niechęć wokół siebie, oczywiście są oznakami konfliktu, ale wbrew pozorom nie są wcale najczystszymi sytuacjami. Znacznie częściej, jako osoby prowadzące, pracujące z młodzieżą, możemy się spotykać z bardzo ukrytymi oznakami konfliktu lub też pozornie takimi, które wcale nie kojarzą nam się z sytuacją konfliktową. Najczęstsze sytuacje, kiedy mówimy o konflikcie pomiędzy grupą a prowadzącym lub też niezgodą grupy na to, co się dzieje, najczęstsze oznaki to spóźnianie się grupy na spotkania, wykonywanie swoich zadań niedokładnie, widoczna demotywacja i po prostu spadek zaangażowania osób w grupie. Nie jest to najczęściej związane z tym, że te osoby nie są w stanie tego wykonać albo nagle im się przestało chcieć, choć oczywiście to też może być przyczyna, ale bardzo często jest właśnie związane z tym, że osoby nie chcą tego robić, cel działania nie jest dla nich bliski. Druga sytuacja, która również często się zdarza, to są konflikty personalne. Konflikty pomiędzy podgrupami albo konflikt większości grupy z jedną lub dwiema osobami. One wyrażają się też na początku dość niewinnie, w żartach, w śmieszkowaniu, w takich docinkach trochę złośliwych skierowanych pomiędzy sobą. Możemy to pomylić z taką ogólną wesołością i ogólną nawet dobrą atmosferą w grupie, która też oczywiście może się objawiać żartowaniem, ale jeśli jest to skoncentrowane na jednej osobie, jako osoba prowadząca koniecznie powinniśmy zareagować. Konflikt nie jest porażką, może być wyzwaniem, może być takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje nam, jak my sobie radzimy w sytuacjach trudnych w pracy z młodzieżą, ale też pokazuje, jak szkoła sobie w ogóle radzi, jakie ma strategie na rozwiązywanie konfliktów. Kiedy mamy konflikt w grupie, musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy jedyną osobą i jedyną salą w szkole, w której właśnie konflikt się dzieje. Konflikt w szkole to jest tak naprawdę szereg, dziesiątki, czasami setki konfliktów, które bardzo często nie opuszczają danej sali, ale zsumowane pokazują, jak wygląda życie szkoły, jak sobie też rada pedagogiczna radzi, czy ma w ogóle plan na to. I bardzo ważnym jest, żeby konflikt nie był tabu,
ale był czymś, czym szkoła i nauczyciele są w stanie świadomie zarządzać. Wiele szkół radzi sobie w ten sposób, że tworzy grupy szkolnych mediatorów, mediatorów też uczniowskich, ćwiczy z uczniami, z uczennicami świadomą komunikację, umiejętność wyrażania swoich potrzeb, ale też chociażby najprostsze ćwiczenia, takie jak komunikat ja. Daje też taką przestrzeń, żeby bezpiecznie móc rozmawiać o trudnych sytuacjach, zanim one urosną do rangi konfliktu. I z tym nie jesteśmy, a na pewno nie powinniśmy być sami, bo to, co my przeżywamy w swojej grupie, doświadczają też wszyscy nasi koledzy i koleżanki. Na pewno w rozwiązywaniu konfliktów pomaga uważny dystans, nie ignorowanie, ani nie zmuszanie uczniów do tego, by sami sobie z nim radzili, ale nie branie konfliktu osobiście, pamiętanie, że on wynika, zwłaszcza w pracy projektowej, z bardzo na ogół prostych sytuacji, takich jak niezrozumienie wzajemne, niedotrzymanie jakiejś obietnicy. Czasami są to konflikty osobiste, które są przeniesione, ale też bardzo często niewyrażone potrzeby, z którymi uczniowie do pracy z projektem przychodzą, a o których my też możemy nie wiedzieć, że są dla nich ważne. Zdystansowanie się i przełożenie tego na grunt pracy już na tym, żeby dogadać się, nie narzucając własnej woli, tylko szukanie wspólnych rozwiązań, pozwala na ogół na bardzo szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu. Warto pamiętać o tym, że troszeczkę inaczej pracuje się z konfliktem, kiedy pracujemy z całą klasą przez wiele miesięcy, a inaczej rozwiązujemy konflikty w grupie projektowej, która na ogół składa się z osób mniej się znających, ma napięty harmonogram. Bardzo często wtedy gubimy tą istotę potrzeby pracy z konfliktem, bo czujemy, że powinniśmy bardzo szybko pójść dalej. W takich sytuacjach gaszenie pożarów jest naszym głównym sposobem radzenia sobie z sytuacją. Ale nawet w takich sytuacjach bardzo ważne jest, żeby odetchnąć, zrobić dwa kroki wstecz i potem też na spokojnie przeanalizować, co takiego się wydarzyło, jak sobie poradziliśmy i co moglibyśmy zrobić inaczej w kolejnej podobnej sytuacji, bo takich sytuacji na pewno będzie wiele. Konflikt bywa w szkołach tematem tabu, wokół którego narosło wiele mitów. My rozprawiliśmy się zaledwie z trzema z nich. Wiemy, że strategie radzenia sobie z konfliktami są szansą na rozwój i pogłębienie własnych kompetencji.